Dzień dobry, Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat, a to co trzymam w ręku to jest Sony Xperia Z2, długo oczekiwany, w końcu do nas dotarł. Piotr Kwiatkowski zrobił jego test, a my zrobimy jego test wideo, taki bardzo skrótowy, pokazujący 5 wad i 5 zalet, dlaczego warto ten telefon kupić, dlaczego warto się zastanowić przed zakupem tego telefonu. I zapraszamy, no, zobaczycie sami, ocenicie, zobaczycie, zapraszamy, dziękujemy. Panie i panowie, przed wami Xperia Z2, czyli ostatni flagowiec Sony. Oddychamy z ulgą, bowiem z obudowy zniknęły podatne na zarysowania folie ochronne, obecne w poprzednich modelach serii. Mimo braku informacji o technologii chroniącej telefon przed zarysowaniem, jesteśmy mile zaskoczeni odpornością szklanych tafli na drapanie. Xperia Z2 dzielnie znosi również podtapianie i tarzanie w kurzu, pod warunkiem szczelnego zamknięcia wszystkich gniazd. Podaj mi pin! Podaj mi pin! Podaj mi pin! Pin mi podaj! Powiedz mi wszystko! Wszystko mi powiesz! Uśpiewasz mi to wszystko! Tak, uśpiewasz mi to! Dość narzekania na brak kontentu w standardzie Ultra HD. Xperia Z2 pozwala nagrywać wideo 4K, a następnie oglądać swoje wiekopomne dzieła po podłączeniu do telewizora. To w zasadzie jedyna poważna zmiana względem cyfrówki zastosowanej w Xperii Z1. Polecamy wypróbowanie funkcji Time Shift, nagrywania w jakości 720p z prędkością aż 120 klatek na sekundę. Nawet najprostsze czynności nabierają kosmicznego wyglądu. Głośniki ukryte na przednim panelu Xperii Z2 grają całkiem przyzwoicie i dają miłe wrażenie stereofonii. Jeśli oglądamy film na telefonie oddalonym o 30-40 cm od naszej głowy, możemy nawet zapomnieć o słuchawkach. Póki co Xperia Z2 ma wszystko, co obecnie najmocniejsze na rynku. Chipset Snapdragon 801, 4-rdzeniowy procesor w połączeniu z układem graficznym Adreno 330 i 3 GB pamięci są w stanie stawić czoła nawet najbardziej wymagającym grom z Google Play. Kontrolujący telefon Android 4.4.2 pracuje tu bez najmniejszego zająknięcia. Wyjęta prosto z pudełka Xperia Z2 oferuje użytkownikowi sporo dodatkowego oprogramowania. Mamy tu m.in. pakiet biurowy Office Suite 7, który pozwala na tworzenie, podgląd oraz edycję plików MS Office oraz PDF. Jeśli macie konsolę Sony, przyda Wam się dedykowana aplikacja PlayStation Mobile. Do tego Z2 ma narzędzia do backupu i przywracania danych, szereg mini aplikacji na ekran główny, menedżera plików, zaawansowany edytor zdjęć Pixel Air Express, a gdyby czegoś brakowało, zawsze mamy niezmierzony bezkres Google Play. Zarówno podczas kręcenia wideo w jakości 4K, jak i grania w bardziej zaawansowane gry, obudowa Xperii Z2 wyraźnie się nagrzewa. I nie mamy tu na myśli lekkiego ocieplenia. Ten smartfon ma wyraźne problemy z chłodzeniem znajdujących się wewnątrz komponentów. Oczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek poparzeniu, ale sam fakt tak gwałtownego nabierania temperatury nie świadczy dobrze o całej konstrukcji. Gabaryty Xperii Z2 nie pozwalają na wygodną obsługę jedną dłonią, szczególnie taką, która nie pochodzi od pianisty. To z kolei może wykluczyć część potencjalnych klientów. Głównie mamy tu na myśli płeć piękną. Telefon ledwie mieści się do kieszeni spodni. Być może osiągi i wygląd to nie wszystko. Część użytkowników wybierze coś słabszego, ale jednak mniejszego. To trochę dziwne, ale Sony uparło się nie dawać Xperii Z2 możliwości zdalnego sterowania telewizorem w domowym zaciszu. Tym bardziej może być to dziwne, że sam chipset umieszczony w środku pozwala na zastosowanie czujnika podczerwieni. Widocznie polityka firmy przewiduje, że akurat ten smartfon ma być do czego innego. Technologia bezprzewodowego ładowania spodobała się wielu użytkownikom smartfonów. Oszczędzamy w ten sposób gniazdo micro USB, które może służyć do wymiany danych z zewnętrznym światem. W Xperii Z2 nie ma na to szans. Na zużycie narażamy w ten sposób również osłonę gniazda, która po pewnym czasie może stracić swoje wodoodporne właściwości. Sony Xperia Z2 kosztuje sporo. Za około 2,5 tysiąca złotych otrzymujemy smartfon, który niestety niespecjalnie wyróżnia się na tle poniekąd mocnej konkurencji. Dlaczego zatem mamy się zdecydować właśnie na niego? Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć samemu po przeanalizowaniu wszystkich plusów i minusów. A pomoże Wam w tym pełna wersja testu Xperii Z2 autorstwa Piotra Kwiatkowskiego, którą znajdziecie na stronie komputerświat.pl. Ten materiał jest tylko skrótem najważniejszych za i przeciw. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Czekamy na oceny, komentarze i do zobaczenia. Pa, pa! Chciałbym pozdrowić Łukaszka, naszego operatora. Pa, pa!